Krynica pierwiastkowego uczucia i dokładnej wiedzy o nim na chwilę rozchyliła się przed duszą Rafała. Ukazała cudowne kłęby wody wiekuistej. Spływał stamtąd tajemny, bojaźnią i wzruszeniem tworzącym przenikniony powiew i nakaz, prawie szept czy śpiew, módlmy się. Była to chwila tak osobliwa, sama jedna, pustelnicza, że się jej przeląkł. Ale nim się obejrzał, już znikła. Znikła bez śladu, bez znaku, bez cienia swego bytu, niby bruzda wyorana w powierzchni jeziora przez uderzenie wiosła, które dokądś u boku szybkiej łodzi w dal niezgłębioną odpłynęło. Wrócił do roboty i w ciągu wielotygodniowych zajęć zapomniałby był o tym dzieciństwie na zawsze, gdyby nie siostra, nie Zofka. Za ogrodem, który pokrywał strome zbocze wzgórka, leżał szmat nieużytku, zarosły w dole gąszczem olszowym, wyżej tarninu. Stało tam jedno wielkie drzewo na urwisku gliniastym, brzost stary, rozrosły i na poły uschły. Z pomiędzy jego korzeni wypływało źródlisko wody zaskórnej i kilkoma strumykami ciekło między olchy. Na wiosnę w maju było to miejsce przecudne. Żyzne wyziewy wznosiły się stamtąd, karmiąc chciwe, nachylone krzewiny i zielska. Brzegi stoku bramowały się z tych dni kępami niezapominajek, a strumienie płynęły między żółtymi ogniskami jaskrów. Cudne kwiaty wznosiły się nad wodą i schylały ku niej rozmarzone głowy. Wyrastały tam kwiaty nigdzie nie widziane w tych stronach, fantastycznego kształtu, jak dziecięce nocne marzenia. Strzelały z grzęzawiska sity martwice, jak kołczan obłych strzał, żelazno-zielonych, gibkich, kończystych, opatrzonych u boku w kistki ciemno-dzikie. Rozwidlały się jak drzewka wysokie dudy, łodygi wewnątrz puste o ścianach nasiąkłych wodą, z których samotne dziecko pańszczyźnianego chałupnika czyni sobie piszczałkę i gra na nie jednostajną, uboższą niż ptasia piosneczkę. Samotnie stały pałki o wąskich liściach, długich na kilka łokci, podobnych do mieczów, a pośrodka nich wyrastały proste pręty z ciemnoszarymi wełniakami, które słońce w perzyny obróci. Po mokrym zboczu nad stokiem zwisał mech barwy tak żywej, że zacierał rozkoszny błękit niezapominajek, a z pomiędzy jego zwojów czołgała się ku wodzie masa szerokich liści, niby monstrualnie rozrosłe żabie nogi z mokrymi błonami. Były to liście szerokie, najeżone mnóstwem chropawych kolców. Zdawało się, że te żywo zioła wciąż syczą i wciąż drżą w bezsilnym gniewie, że trupie ziewy chuchają spod ich błon zielonych i martwe oczy lśnią pod nieruchomymi powiekami. Tam także rosły kosańce błotne, zwane płonnymi, a nade wszystko rosły jaskółki, kwiaty o szerokich liliowych kielichach. Gdy Rafał ujrzał pierwszy z nich, nagle mu przyszło na myśl, że ten kwiat to księżniczka. Nadobny kwiat sobie samemu pięknością przyświecał w tym zaciszu. Wynurzał się z mokrych traw i zatapiał w duszy człowieka cudnej siły niezwalczony urok. Rafał złamał kruchą łodygę, przycisnął do warg subtelny kielich i zdusił go, zdruzgotał, spalił pocałunkami. Jednego dnia zastał przy źródełku siostrę. Zofka przez czas jego nieobecności dojrzała. Wyrosła i stała się piękną dziewczyną. Rzadko się widywali na osobności. Schodziła teraz z góry małą ścieżką wyżłobioną w glinie. Nie spostrzegła go i nucąc z cicha poszła na prawo od źródła. Rafał widział jej głowę z płowymi włosami przesuwającą się między tarniną, którą oblewał kwiat śniegowy. Dziwnym mu się to wydało, że siostra mogła wejść z taką swobodą w ten bugaj dziewiczy, którego on sam nigdy jeszcze nie przekroczył. Udał się tam i ze zdumieniem zobaczył głęboko w ziemi wyrytą między cierniami ścieżkę, która chyłkiem szła w górę do skrytej w gąszczach altanki. Darniowa ławka zajmowała połowę tego schronienia.
Nad nią zwartym, nieprzeniknionym gąszczem stały czarne ciernie, okryte kwiatem. Dziki chmiel przerzucał tu i ówdzie swe mocne nici i jedna tylko biała brzuska opekającej białej korze wzdychała nad tym miejscem, gdy cichy wiatr czesał jej długie, srebrno-zielone włosy. Zofka zarumieniła się, zczerwieniała, ujrzawszy brata. Ona, praktyczna gospodyni, od świtu do nocy zajęta krowami, cielętami, kurami, gęśmi, spiżarnią i kredensem, siedziała tu, schwytana na gorącym uczynku egzaltacji, tak zgubnej i tak ogólnie potępionej. Sama wykopała tę ścieżkę, sama zniosła kamienie i okryła je ziemią adarnią. Po co? Na co? Żeby przychodzić tu na wiosnę i siedzieć sobie. Jakże teraz żałowała tego, co się stało, gdy brat patrzał na nią drwiącymi, męskimi oczyma. Nic nie mogła powiedzieć na swe usprawiedliwienie, nic a nic, ani jednego praktycznego względu. Nie było to ani dla dobra krów, ani dla wygody cieląt, ani dla gęsi, ani dla czelaci, dla nikogo. Spuściła oczy i ponury wyraz bezsilnej hańby odmalował się na jej twarzy. Siedziała tak dość długo, skubiąc palcami trawę. W końcu rzekła: Rafał, nie mów tatunciowi dobrodziejowi, żeś mnie tu zastał. Nie mówić? Nie mów. A to ty mi powiedz, po co tu siedzisz? Nie mów. Zobaczysz, że nie będziesz żałował. Nieraz ci się odwdzięczy. Powiedz, po co tu siedzisz? No tak siedzę i koniec. Jak się zmęczę w kuchni i przy praniu, to tego to przyjdę tu i odpoczywam sobie. A to nie możesz odpoczywać w ogrodzie? Nie tutaj, między tarkami? No a cóż ci to przeszkadza albo komu? Tu mnie nikt nie widzi, a tam zaraz która z dziewek zobaczy i woła a to do obory, a to do piekarni. Rafał umilkł. Stał jakiś czas u wejścia, rozglądając się. Po chwili usiadł obok siostry na ławce. Srokosze kuły dokoła swe metaliczne piosenki, z trwogą odpędzając natrętnych ludzi od gniazd skrytych w gąszczu pod kwiatami. Trznadle zanosiły się od gminnych melodii. Dwa pospolite białe motyle unosiły się w przestrzeni, jak gdyby skrzydlate płatki kwiatu. Po pewnym czasie Zofka podniosła się i nie powiedziawszy słowa wybiegła. Rafał został jeszcze długo, leniwie wyciągnięty. Kilka godzin przeszło, a on nie wiedział o tym wcale. Zdawało mu się jak przez sen, że jest w wygnance. Zapomniał się i zbłąkał w puszczy dawnych marzeń. Byłby przysiągł, że dolatujący do ucha łoskot to echo urysiowego kilofa, że słychać wołanie michcik. Kiedy spostrzegł się i schwytał na uczynku tak niecnego próżniactwa, co prędzej wyszedł i ruszył w pole, postanawiając do tej dziury nigdy już nie wracać. Ale po upływie kilku dni niechcący znowu tam trafił. Dobrze się jakoś w tym miejscu myślało. Wsparł tedy głowę na ręku i myślał. Zbudził go szelest. To Zofka skradała się na palcach, badawczo wychylając głowę z zatarniny. Gdy go spostrzegła, chciała uciekać, ale już ją zobaczył i śmiechem rubasznym przytrzymał. Weszła tedy i usiadła. Nie była już tak strwożona, jak wówczas, gdy ją wytropił. Owszem, na twarzy jej malowała się żywa jakaś i zawzięta ciekawość. Wszczęła z bratem rozmowę. Nieznacznie naprowadziła ją na Kraków i Grudno. Zbywał ją szczegółami, które już kilkadziesiąt razy publicznie całej familii był obwieścił. Zofce to nie wystarczyło. Umiała już to wszystko na pamięć. Ty mi wytłumacz, mówiła patrząc w ziemię ze zmarszczonymi brwiami. Jaki jest ten książę? Jak to jaki? Mówiłem już. Wysoki, szczupły. To ja wiem doskonale. Jakbym go 100 razy widziała, ale żebyś więcej o nim opowiedział. Jużem się 1000 razy rozwodził. To mi wytłumacz, jak to on tak nagle wyjechał i żeby też nikt nie wiedział, gdzie on jest? No nikt. Ale to jest takie dziwnie ładne.
Ładne nawet. No, znikł i nie ma go. U nas, rzekła ze wzgardą, jeżeli kto wyjeżdża, to do Klimontowa albo do Sandomierza. Wszystkie chałupy wiedzą tedy, że wyjechał do Klimontowa czy do Sandomierza. Wróci nad wieczorem albo jutro przed obiadem. Wszystkie Żydy w mieście pamiętają o tym przez 2 dni. Raz tatuńcio jeździł aż do Opatowa, tośmy się do tego zdarzenia tydzień przygotowywali. Konie paśli, kurczęta smażyli, a taki książę pojechał w świat i znikł. Może przyjedzie, a może nie. Jego jaśnie oświecona wola. Jakaż to musi być satysfakcja tak z oczu ludzkich zniknąć. Cóż ci znowu strzeliło do głowy? Nic nadzwyczajnego. Mnie się wydaje, że i ty sam chciałbyś tak skoczyć we świat. Nie, wcale nie. Ejże, głupia jesteś, sroka i tyle. Ty myślisz, że świat to akuratnie tyli co Klimontów z Koprzywnicą. Wleziesz za góreczkę, schowasz się i nie ma. Zobaczyłabyś ty, co się to tam dzieje. Nie zobaczę, nie masz mnie co straszyć. A żebyś wiedziała, że nie zobaczysz. Ech, co ty wiesz. Mnie się wydaje, że on musi być jakiś puszysty, jasny, cichy. Jakie to cudne słowo. Jaśnie oświecony pan. Jaśnie oświecony książę pan. Rafał nie odpowiadał. Ale w chwili, gdy siostra mówiła na poły do niego, a właściwie do siebie te słowa, uczuł w sobie tęsknotę spływającą niby kropla zjadliwa, która rozgrywa i kruszy wszystko, co na swej drodze spotka. Powiedz mi, gważyła Zofka, to on nieboszczykowi bratu Piotrowi, panie świeć nad jego duszą, takim był socjuszem. A czy to nie powinien przyjechać tutaj i z tatuńciem się politycznie rozmówić? O czym? A bo ja wiem o czym, ale powinien. Wiesz co, ty zbyt długo przestajesz z krowami. O, rozumie się, rzekła poważnie, opierając przechyloną głowę na ręce i patrząc w ziemię. Jakże taki pan, tłumaczył jej Rafał dla złagodzenia tego, co powiedział, mógłby przyjeżdżać do pomiernej szlachty jak my. My sobie, panowie, na kilkunastu włókach, a to magnat. I z jakiej racji? A z tej racji, że chciałabym go zobaczyć. Przypatrzyłabym się, czy też taki sam? Jeszcze dawniej, ciągnął, za polskich czasów, to podobno zajeżdżały puszyste karoce i najwspanialsze bastardy przez nasz dwór, bo chodziło o kreski na wyborach albo tam o co. Ale teraz, żebyś ty wiedziała, jacy oni są. Nigdy nie będę wiedziała, rzekła z gnuśnym, a jadowitym śmiechem. Więc cóż mi z tego, że ty wiesz? Cały taki dwór, rodzina, siostry. To on ma siostry? Ma. W owej chwili Zofka spojrzała na niego i podniosła głowę. Czemużeś mi nigdy o tym nie mówił? A czy to jest dla ciebie ważna wiadomość? Czy to jest dla mnie ważna wiadomość? Tak, to jest dla mnie dużej wagi. Rafał zamilkł i odął usta. Było mu nieswojo i głupio siedzieć z siostrą w tej tarninie. Wstał tedy i wyszedł. Leniwie wlókł się ścieżką obok źródła i stanął tam w zamyśleniu. Nie odwrócił się, choć słyszał, że Zofka idzie za nim podśpiewując. Sądził, że jego wyminie pójdzie sobie i da mu sposobność powrotu do altanki. Ona tymczasem poczęła wdzierać się po stromym zboczu nad źródłem, depcąc silnymi, zwinnymi nogami jak samity mchów i wielkie liście. Z radością i szczególnym entuzjazmem wołała do siebie półgłosem. Książę, mój książę, co ty pleciesz? Syknął na nią zniecierpliwiony. Czego ciągle gadasz o tym księciu? Zofka zerwała wysoko rosnący, prześliczny kwiat jaskółki, z daleka z głęboką powagą i przymrużonymi oczyma, w których gorzał ogień szczery, rzekła, pokazując mu kwiat. To jest książę. Rafał zmieszał się i całkiem spłonął. Spojrzyj, mówiła Zofka, czy nie jest najpiękniejszy ze wszystkich kwiatów?
cudniejszy niż konwalia, okazalszy niż storczyk. Dlatego nazwałam go tak, książę, jaśnie oświecony kwiat, mój umiłowany, mój kwiat. Cóż z tego, że nie pachnie? Cóż z tego, że nie ma żadnego zapachu? Okno szczelnie zatarasowane wewnętrzną, składaną okiennicą. Lipcowy promień słońca włamał się już do wnętrza i pełzając po wydeptanych cegłach posadzki kruszył głęboką ciemność. Najmniejszego turkotu, żadnego szelestu, jaka rozkosz. Cisza tak zupełna, że smętne nucenie mantuańskich komarów błąka po izbie i całkowicie od początku do końca brzmi w uchu. Książę Gintułd, przebudziwszy się ze snu, odczuwał trwanie tej ciszy jak doskonałe szczęście. Nie walą gromy, nie dzwonią tęskliwie szyby, nie sypią się pacyny ze ścian i sufitu. Pogrążonemu w łaskawe drzemanie widziało się, że to jest pierwsza chwila po przybyciu do tego miasta, że to jeszcze kwiecień. Wystawiał sobie, że wolno idzie z Porta del Beluardo przez groblę prowadzącą do szańców przedmostowych San Giorgio, ażeby ujrzeć cmentarz, miejsce czynu Sułkowskiego. Po to jedynie przybył. Ujrzy to miejsce, rzuci jakoby lauru liść na czoło upojone marzeniami, którego już nie ma, i odejdzie stąd co prędzej. Wody wiosenne napełniły po brzegi Lago di Mezzo i Lago di Sotto. Modre fale żywo chwieją się, gonią i chlaszczą pianami po rudych murach. Ze drżeniem pędzą do portu Catena i do portu Ancony. Ciekawie zajrzą w ich wnętrza obmurowane i uciekają na łeb, na szyję, przerażone dzikością starych bastionów. Za groblą droga idzie pod bramami fortu, później na prawo ku niewielkiemu wzgórzu. Wiosenny wiatr lekko poddyma pył drogi. O cudne trawy, któreście wówczas kryły foremne stoki i narożne bulwy szańców, nasypy skarpy i przeciw skarpy obmurowanych rowów. Drzewa platanów z łagodnymi liściami, wergiliuszowe ulubieńce, miłujące, słodkie wody, myśli strudzone od malarii plączą się i gubią. To, co oczy widzą w marzeniu, leci stronami. Jakież to miejsce tam daleko widać? Szwajcariaż to gdzieś u płytkich zalewisk Curichu jeziora, gdy idzie nawałnicą górska wiosna. Trzciny szelestne, suche, jasnożółte nad ruchliwym fioletem toni. Może to u nas, może to Wołyń. Widome przedmioty dalekie i bliskie, drzewa i trawy, zamglone rysy domów i siniejące góry są jak gdyby dźwięki najsubtelniejsze, nie na zewnątrz nas, lecz w głębi duszy. Nie pochwyci ich pamięć ni myśl. Tulą się do sennych wspomnień. Nazwa bolesna błąka się i łka w pamięci, krąży dokoła mózgu, szeleści w uszach, w oczach, w uściech mściwie ściśniętych. Kurczem dłoń zwiera. Mantua, Mantua.